Ale to przecież nie jest moja wina! No, a może moja? Są takie wydarzenia w naszym życiu, których kompletnie nie rozumiemy. Chłopie, porypało cię. Mamo. No, ale melanż. Okej. Wszystko mi wolno. Ale czy wszystko przynosi korzyść? Awans? No, polemizowałbym. Trzeba pomalować tę chwilę. Sam? Mógłbyś poprosić kolegów o pomoc. Co jest? Chcą nas dojechać za dealowanie na nieswoim terenie? O! Stary, nie teraz. Widzisz, gdzie jesteśmy? Pan nie przyszedł do muzeum, tylko do pracy. Zamieniłem bejsbola na pistolet i wszedłem do tak zwanej już pierwszej ligi, na moją miarę. Naćpałem się pierwszy raz, drugi, trzeci i już później poleciało. Nagle staję się zupełnie inną osobą. Zaczynam dostawać coraz liczniejsze propozycje za sesje zdjęciowe. Pamiętam taki moment, kiedy ja otworzyłem okno i przestałem się bać. I ja wiedziałem, że ja to po prostu zrobię. Nie policzę ci za to spóźnienie. To jest chyba jakaś pomyłka, bo ja to akurat mam pracę. Tak? A jaką? Catering prowadzę. Nagle otwieram oczy i walczę o życie. Pierwszy raz poczułem, że jestem wolnym człowiekiem. Chcę zmienić moje życie. Gdzie tupy, no? Poczułem, że nie wszystko stracone. Można postawić wszystko i walczyć o siebie, o swoje życie.